Dobra, elo elo, witam w kolejnym odcineczku z pięknej gry, jaką jest Half-Life 2. Dzisiaj sobie dalej gramy. Ogólnie rzecz biorąc, trochę poobczajam ten update, jest w wielu miejscach trochę zmieniony jednak. W sensie oprócz, że naprawiają tak dużo tych takich bugów, glitchów, takich skrótów, to jeszcze niektóre konstrukcje naprawiają. Przez co natknąłem się przez przypadek, bo tam oglądałem jakiegoś tam chyba youtubera, fragment Half-Life'a i tam miał inaczej niż ja teraz aktualnie mam. I to jest wcześniejszy moment, ale to bym musiał wam konkretnie podać ten momencik. W każdym razie update ogólnie słynie z tego, że teoretycznie poprawił on światło, że na przykład jak światło padało tu, to cień był taki, wiecie, cień był taki bardziej dopasowany. W tym przypadku chyba tego nie widać, ale w wielu przypadkach faktycznie... O kurde, co to? Jakiś śmiertelny był. Ale dużo amunicji poszło! Ale zjebałem, ale widzieliście? Update jednak trochę, on dodaje, on trochę zmienia ten update, ja wam powiem, wiecie? Tak mi się wydaje, że on dodaje wiele rzeczy, których nie było. No dobra, no to wbijam do tej bazy, tą drogą oficjalną. Z rewolwerem powinno pójść trochę prościej. To jest ogólnie takie utrudnienie, gdyż zaczyna strzelać nas pan helikopter, którego nienawidzimy z całego serca. O właśnie, strzela w nas, to nie? Słyszycie, znaczy słyszycie, widzicie jeszcze to gówno latające. Na szczęście z rewolwera. O, niespodzianka, proszę pana! Ała, wow, 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 ale mam mało życia! Dobra, dobra. O kurwa, schowajmy się. Poczekaj, bo tam coś się czai znowu. Ale zjebałem, poczekaj. Dobra. Już nie! Dobra, musimy być trochę bardziej ostrożni. To jest właśnie moment, kiedy trzeba unikać helikopterka, co nie? Czyli ten helikopterek leci, chce nas zabijebać. Ten helikopter nie jest dobry, on chce nas zajebać, totalnie. Nie musimy po prostu się tak chować, to jest ogólnie bardzo efektowny moment nawet, bym powiedział. Kurde, nie wiem skąd on jest! I tutaj wbijamy do tego. I tutaj gdzieś się od razu wiepmy, żeby być trochę w bezpieczniejszej pozycji. Widzimy, widzimy ich, widzimy, widzimy. No chodź tu, chodź tu. Jeb! O, te guty, głównie. Jeb! A, dajcie mi spokój! Jeb. Dobra, jeszcze tam gdzieś chyba jest jeden faccio. Dobra, nie jest. Nie trafiłem go? Poczekaj, trafmy go, żeby on już nie żył. Dobra. No i teraz zajmiemy się tym głównym, co nie? Ja z tym głównym wolę się zająć łomem, bo pójdziesz sprawniej po prostu. Dobra, po prostu za pomocą łomu pójdzie o wiele sprawniej. Widzicie, i ten helikopterek, no trochę życia już ogólnie zabierał. No ja jestem ogólnie dobry w tych grach, więc dla mnie to nie jest... Ej, ale naprawdę, mam wrażenie, że trochę pozmieniali. Ja muszę chyba się bardziej rozglądać, bo widzę, że tego też nie kojarzę. Chyba trochę chyba pozmieniał ten update jednak. Ten update jest trochę pozmieniał w ten, pozmieniał w ogóle te skrytki niektóre. Te skrytki na przykład w ogóle nie kojarzę. Chyba że ten jest głupi. Naprawdę. Aż dziwne. A żeby nie było, ja się zaczynam bać, że coś mogłem ominąć, co nie? No ale dobra. Gramy sobie w update'a, miejmy nadzieję... O kurde. Ale tu na mnie sieka przyszła. Dobrze, że mieliśmy ten rewolwer z rewolweru tutaj elegancko. No i to jest taka zagadeczka, że trzeba... Znaczy to nie tyle jest zagadeczka, co po prostu jak to trzeba rozwiązać. Czyli po prostu trzeba skakać po tych kontenerach, widzicie, elegancko, i w ten sposób dostajemy się na drugą stronę. To miał trochę do rewolwera, oczywiście rewolwer załadujemy. Wcześniej miałem taki sposób mega oszczędzania. To trzeba niby w ten sposób, wiecie, że tu helikopter strzela. Trzeba się tak niby sprytnie przekraść. O kurde. Kurde! Wcześniej to byłem bardzo oszczędny i na przykład kiedy miałem rewolwer, to ja potrafiłem w ogóle z niego praktycznie nie strzelać. Wszystko w ramach takiej oszczędności mega, wiecie? Że po prostu, a mam rewolwer, to przecież nie będę go wytracać, skoro mogę sobie poradzić z innych broni. No i dochodziło do takiej sytuacji, że miałem full amunicji do rewolweru, co nie mogło oszczędzałem, nie używałem. I chuj, i cały czas tak było. A właśnie rewolwer jest na tyle zajebisty, że jak już się go ma, to trzeba go trochę poużywać. Zwłaszcza, że amunicja do rewolweru jest praktycznie tutaj co chwilę, co nie? Czyli co chwilę możemy tak naprawdę ten rewolwer ładować, więc jak najbardziej trzeba go trochę poużywać. No i znowu będzie trochę bieganiny. O właśnie, gdzie on jest? O tutaj. Nie, nie było mnie tu! Poczekaj, tu jest przeciwnik. Co tam jest?
Jakby to była lambda, to bym się zdenerwował, wiecie? Mam nadzieję, że nie będzie. Ha, było blisko! Cwaniaczku, dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest. Tu nic nie ma. I tutaj też nic nie ma. O kurde, skąd? Dobra, dobra, spierdalam już stąd. Koniec tej zabawy. Przydałby nam się ten granatnik. I ten helikopter. Au! Ogólnie ten helikopter będzie nas gnębić prawdopodobnie przez bardzo długą część drogi. Jak ty mogłeś przeżyć, skubaniec? Dobra, otwórzmy to. Teraz jest fragment, gdzie możemy go rozwalić. Nie, ten helikopter nie będzie nas tak gnębił jednak. Zaraz go rozwalimy. I odlatuje chyba, co nie? Dobra. No i dobra, no i tak w ten sposób pozbyliśmy się helikopterka. Oczywiście to nie jest tak, że helikopterkiem jest koniec, tylko że po prostu go aktualnie w tej chwili nie ma. No i to ten cały ten fragment, ta infrastruktura właśnie została pokonana. Jak widzieliście, ciężko nie było. Było nawet, powiedziałbym, że bardzo elegancko. No i teraz już, jak przejście jest otwarte, możemy oczywiście... Czy ja zrobiłem ten taki głęboki zapis? Chyba nie, kurwa. No dobra, gdzieś tam wcześniej go zrobiłem. Co najwyżej dojdę do tego momentu. To zrobimy tutaj przynajmniej. W sensie nie zrobiłem takiego zapisu przed w sensie, bo nagrywam teraz jakby... O, jest pan helikopter! Mówi, nie przejdziesz, a ja wtedy skręcam w prawo. No ogólnie rzecz biorąc, chodzi mi o to, że nagrywam jakby... Robię taką dłuższą sesję, że nie... Dobra, tu jest ten, on se zrzuca bombki, a my się tymczasem... Przepuść mnie, kurde, poduszkowcu! Ale żeś się zaparkował beznadziejnie. No nie wierzę. Dobra, chuja. Tak mi przyjdzie. Zatrzymuję się tutaj, ponieważ tu jest kolejna skrytka. I znowu wydaje... To mnie, no to coś musiało pozmieniać. Ja cię kręcę, koniec. Koniec świata, ja po prostu tego totalnie nie kojarzę. Poczekaj, ja się poczekaj, muszę coś sprawdzić. Aż coś muszę sprawdzić, bo totalnie coś mi tu pozmieniane zostało. Tu mi się wydawało, że to była kolejna kryjówka lambda. Okazuje się, że chyba nie. Zobaczmy. W ogóle, dlaczego kryjówka lambda jest w tym całym laboratorium? To też w tym sensie, byliśmy w tym magazynie teraz przed chwilą i tam była kryjówka lambda. What the fuck, to nie żadna kryjówka nie była. Bez sensu. Dobra, ja tu się zapiszę na dłuższy save. Poczekajcie, zaraz wracam, muszę to zobaczyć, o co chodzi. No dobra, ogólnie rzecz biorąc, okazało się, że jednak ominęłem na przykład jedną lambdę z tych oficjalnych, która była w tym momencie. Pamiętacie, tam gdzie był helikopter, tu się szło, ja poszedłem od razu tutaj w lewo, a tu jeszcze była lambda. O, więc tą ominąłem. I ogólnie rzecz biorąc, faktycznie jest tak jak mówiłem. Znaczy tak jak teraz się okazało, że jednak w update'cie lambdy są w nieco innych miejscach, więc możliwe, że jeszcze coś ominąłem. Kurwa. Bardzo niedobrze. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, jak widzieliście, ten jeden sekrecik ominąłem, ale ogólnie rzecz biorąc, dowiedziałem się, że faktycznie Half-Life Update ma zmienione niektóre lokalizacje lamp, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że już jakieś niestety ominąłem, bo one nie są po prostu te same, są inne stworzone, tak jak wtedy byliśmy w tym magazynie, była nowa lambda, ja jej nie kojarzyłem, ale myślę sobie, może zapomniałem, ale była nowa. Teraz jedną nadrobiłem, ta, która była oficjalnie od samego początku, ale widzicie, tutaj też była, to był też sekret lambda, teraz nie jest. Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że już mogliśmy niestety jakieś lambda lokacje ominąć i bardzo mi będzie przykro z tego powodu. No i teraz, gdybym wiedział wcześniej, to bym szukał, bo niedokładnie szukałem, co nie? Teraz, kiedy wiemy, że faktycznie takie coś jest, postaramy się szukać troszeczkę dokładnie. Poczekaj, bo... A nie, jest trudny. Myślałem, zastanawiałem się, czy jest trudny. Myślałem, że mi się zmieniło. Dobra, no to lecimy. Czyli będziemy teraz musieli się bardziej po prostu przykładać. Aż czasami tak myślę sobie, może gdzieś tu zajrzę, co nie? Może gdzieś już jakiś sekret, ale widzimy, że nie. To jest tylko, żeby ukryć się. Dobra, tam, trudno, najwyżej nie zdobędziemy wszystkich lambda lokacji, no. Te, które znajdę, te znajdę, te, które nie znajdę, nie znajdę. Jeden i tak już nadrobiliśmy. Musi być efektownie, co nie muszą być emocje, a nie, tam jakieś lambda lokacje. Jeb do tuneliku, ucieczka przed helikopterkiem. No, ten z tym ucieczka przed helikopterkiem to taki klimatyczny moment jest ogólnie rzecz biorąc, co nie? Bardzo mi się podobał zawsze. Co nie, że helikopter tak się nas, kurwa, uwziął się na nas, tak się wiesz, przypierdolił i nie chce się odpierdolić. Taki jest ten helikopter. Dobra, co my tu mamy?
W lewo, w prawo, w prawo. W prawo tylko w celach takich bardziej poglądowych. Jeep! I na tamę. Nie da się? Nie da się. Dobra, aaa, strzela we mnie, no daj spokój, żartowałem! Trzeba być jakieś turbo, co nie? A turbo nie ma! Zaraz mi wyprzedzi. Dobra, jakimś takim slalomem chyba powinniśmy jechać. To nie jest takie proste, wbrew pozorom, takim slalomem potrzaskać. O kurwa. Czyli niektóre lambda... Ale to trochę bez sensu moim zdaniem, żeby zmieniać lambda lokacje, bo były dobre. Nie widzę powodów, dlaczego to zrobili. Chyba, żeby wkurwić, co tu mamy. Nic. To jest jeden taki... Mam nadzieję, że tu nie będzie, bo tu nigdy nie było, bo to jest taki moment efektowny. Tu w ogóle można na skróty pojechać. Dzięki temu... Skrót... Średni ten skrót... Trochę nie pychnął ten skrót, ale ogólnie tu można skróty pojechać i teoretycznie wykiwać pana helikopterka, który rzuca na nas bomby. W ogóle to jest taka efektowna muzyka, naprawdę jak na Half-Life'a to jest mega. Tu trzeba pomiędzy tutaj do tunelu trafić i tu będzie taki skok. Skok! Pykło! Pyk! Nie no, to raczej nie będzie żadnych tych sekrecików, co nie? O, tu będzie, tu był kolejny. Czyli to był tutaj. Tu akurat jest normalnie. Ale znowu mi zaliczyło. Patrzcie. O, dopiero teraz. Co za badziewie. Dobra, nie szkodzi. Lecimy dalej. Że czasami muszę coś zabrać, co nie? Bez sensu. O, to też jest takie trudne, bo tu trzeba się utrzymać. Jest, pykło. Ale mało brakowało i bym się zjebał i dopiero by było śmiesznie. No dobra, to się chyba udało. Cała ucieczka, cała słynna ucieczka od helikopterka. To się bardzo szybko Half-Life'a się przechodzi. To jest... Gra niby jest długa, ale się bardzo szybko, jak się zna zwłaszcza, to się bardzo szybko przechodzi tego Half-Life'a. Co nie, bo ja znam go na pamięć, więc... Dobra tam. A nie, tu niczego nie ma. Tak tylko chciałem zajrzeć, się upewnić. Co nie, tutaj nas helikopterek goni, to jeszcze raz trochę pogoni ten helikopter, to można, o tu może tak sobie wjechać, o tędy. Co nie, i tak, i tutaj jest taki za... O kurwa, kurwa, nie, nie wydało się. Poczekaj, ja się wczytam, bo ja chcę bardzo... gdzie się wczytałem? Daleko się wczytałem? No, trochę daleko, to się wczytamy, o tutaj. Wczytamy się tutaj, bo ja chcę wjechać tam na górę, co nie, akurat helikopterek tak... Patrz, i umijam, ach chuj, muszę zahaczyć o to. Polą się tu zdenerwował nas. A spierdolił, dobra, teraz. Dobra, i zabieramy też... O, tutaj to na nas patrzy. Taki wkurwiony helikopterek, co nie? Zdenerwował się. I tutaj tak. I tutaj chciałem pojechać po tej ścianie po prostu. Bardzo. Chciałem, o, chciałem tutaj wskoczyć i właśnie tędy pojechać. Patrz, to jest zajebiste, co nie? Jedziesz. I tutaj... Yeah! I trzy naboje do tego, gówna. Coś tam było z tyłu? Chyba nie, co nie? Nie będziemy się tym przejmować. Musi być efektownie, pamiętajcie. To nie moja wina, że gra sobie pozmieniała te kryjówki lambda. To nie moja wina. To jest kolejna. Widzimy na jak znaczek. Jak jest znaczek, to jest ta kryjówka. Ah, pykło. Dobra. Tutaj szybko sobie wysiądziemy. A! Wiecie co? I właśnie, no mamy kolejną. I właśnie ten mod, zauważcie na, w ogóle, update. Half-Life, zobaczcie na cienie, co nie? Jak jest to dużo zrobione. Tam słońce świeci. I idealnie cienie są dostosowane do tego słońca, co nie? W Half-Life zwykłym tego nie było. To był właśnie ten, a tutaj po prostu zostało to świetnie zrobione. Kolejna lambda. Dwie bardzo blisko siebie stosunkowo. No i kolejna lambda zaliczona. Zauważcie, jak światło jest świetnie zrobione, co nie? Że tutaj patrzcie na te efekty, co nie? To właśnie zostało dodane. W tym właśnie update'cie, to właśnie działanie światła, co nie, w tych wszystkich miejscach. Że to idealnie tak pada, jak powinno padać, co nie? I to jest właśnie, to jest główna zmiana update'u. Plus jak widzimy, kilka takich drobnych rzeczy pozmieniał. Niektórych moim zdaniem gorszych, bo po co zmieniać miejsca kryjówek, lamp, to jest bez sensu. Dobra, gdzie teraz? Gdzie tu się jechało? W lewo? Nie, nie w lewo. Co tu, coś tu w ogóle jest? Taki ślepy zaułek tu sobie zrobili z tym? A, żartowałem! Nie chciałem tędy pojechać. Chciałem pojechać tutaj. A teraz muszę tak wiedzieć, muszę mieć oczy takie otwarte, szeroko. Wyszukiwać tych takich lamp. O, pamiętam, to był jakiś skok chyba. To się ogólnie dało tym... I skok! Bek! Tu się zatrzymamy na chwilę.
bo tu można dalej oczywiście jechać. To się nie zamyka i tak. Tu się na chwilę zatrzymamy, to będzie taki nasz postój. Co nie, bo tu jest ogólnie coś takiego, że jeśli się zjebiałeś na dół, jeśli byś się zjebał na dół tym statkiem, w sensie jeśli byś nie przeskoczył, to tutaj ogólnie trzeba byłoby się męczyć, co nie? Ja się tutaj bardziej zatrzymuję w celach takich pokazowych, co nie? Pokazać wam, co tutaj po prostu jest. No wiadomo, że tu jest jakaś apteczka, trochę energii, można tu właściwie zapełnić sobie maksymalnie tą energię, jak widzimy. Co nie? I tu jest właśnie ten kołowrotek. O właśnie, zobaczcie tutaj na cienie, patrzcie, jak przez okna wpada światło. Coś takiego nie było chyba wcześniej w Half-Life'ie, chociaż nie pamiętam, jak było wcześniej. No ale dobra, wracając do tematu. To się obniża i po prostu na to mogłeś wjechać za pomocą, tutaj mogłeś wjechać wtedy tym swoim skuterkiem. Poczekaj, ja tu spadnę, żeby wam pokazać. Wjeżdżałeś wtedy tutaj z tym swoim skuterkiem, bo się zjebałeś na dół, co nie? Po prostu się zjebałeś na dół. No i wtedy tu się po drabinie wchodziło. O, wchodziło się do środka i tu się po prostu go wciągało i dzięki temu byłeś już na górze, co nie? To jest właśnie w przypadku, gdybyś sprawę zjebał i gdyby ci się nie udało po prostu dostać tam tutaj przy tym pierwszym skoku. No ale dobra, kiedy już wam to pokazałem, możemy lecieć dalej. Tutaj nie przypominam sobie żadnych sekrecików, no i lecimy, bo to jest ogólnie zablokowane, co nie? To jest ogólnie zablokowane. O, to jest jeden z mega super efektownych momentów. Kurwa, nie! Damy radę! Tutaj można. Jeb! Sprytnie, co nie? Dałem radę, elegancko, sprytnie. I tutaj ostatecznie, tu jeszcze oczywiście jest ten, strzelające działko. Więc będę takim salonem trochę to robimy. Ach, strzelające działko, tu coś jest? Tu coś jest. Nie, jednak tutaj niczego nie ma. Kurwa, jak już dawno Half-Life'a grałem. Oooo! No i trafił we mnie, no ale dobra, chuj z tym. I tak mam dużo życia. Pykło! No i elegancko. Elegancko pykło. Strzelajcie, strzelajcie sobie ile możecie. Uff, dobra. I teraz czeka nas kolejna extreme zagadeczka. Extreme, dlatego że zobaczycie, dlaczego taka extreme. W ogóle na Synergy się tu świetnie gra. Swoją drogą. Co tu mamy? O, jak widać te efektowne... Efektowni, no i właśnie mówię, ten update, Half-Life update, zobacz jakie tutaj efektowne ty daje. Że przez te wszystkie szczeliny tu wpada, widzicie? Kurwa, no chyba dać sobie spokój, no dobra, moja masz czwarta. No i co tu trzeba zrobić? Pierwsze co widzimy, to fakt, że tu jest takie coś i trzeba to analogicznie podnieść. Co nie? I tu jest taka dźwignia, jak ją przełączymy. Przełączmy ją, patrzcie. No, to wtedy to się obniża. I to się podwyższa. Co nie, możemy sobie tu stanąć i to też, czyli widzimy, że potrzebujemy. Czyli analogicznie widzimy, że potrzebujemy tu naprawdę czegoś ciężkiego, żeby to podnieść i żebyśmy mogli tym naszym eyeboardem wyskoczyć, co nie? No ale to krzesło na przykład, no jest trochę za lekkie, co nie? No zobaczmy. Krzesło widzicie? Nie za wiele zmieniło. No ale rozglądamy i widzimy takie coś, czyli widzimy tutaj w ogóle jaka maszyna, zobaczcie, jakiś wiatrak tu jeszcze sobie zamontowali. Widzimy tam pralkę, no i chyba musimy się tam dostać analogicznie. No dobra, no to lecimy. Tu chyba jakieś... Dobra, nie jestem pewien. A, wiedziałem, że coś na mnie wskoczy. Jeb! Jeb! Dwa strzały z tego. Z rewolwera musiałem na tego gościa stracić. To jest chyba przesada. On powinien po jednym ginąć. No ale dobra, mniejsza o to, mam dużo amunicji, co nie? No, tu trzeba zrobić taki leciutki, powiedzmy, parkurik. Co nie, tego niestety nie można zniszczyć. Jakby dało się to zniszczyć, to byłoby doprawdy śmiesznie. No i tu chyba wyżej się już nie da, co nie? Ja tu tak leję i jeszcze spróbujemy. Nie, już widzę, że się nie da, więc się wczytamy, nie da się. No, lądujemy. Tutaj jesteśmy właśnie w momencie, kiedy tą pralkę po prostu w świecie trzeba zepchać. I patrzcie teraz, co się stanie. I jeps. Uhu! I co? Pralka jebnięta. I teraz właśnie można to przeskoczyć. Tak się go właściwie... Ja sobie wyląduję na tej antenie. Nie, tutaj zastanawiam się, czy gdzieś dalej tu można byłoby skoczyć, ale gra jest zbyt dobrze spaczowana, żeby teraz takie triki robić. Ewentualnie... Nie, bo to mnie raczej podniesie, co nie? Jestem ciekaw, czy da się to przejść? Czy da się przez to... Prawdopodobnie da się przejść to bez tego. O, nie da się chyba. Poczekaj. Widzicie? Jakaś taka niewidzialna blokada jest dla mnie, w sensie ja nie mogę tędy przejść, co nie? To jest zabezpieczenie, chyba żebym musiał, to muszę to koniecznie przejść za pomocą eyeboarda. Czyli widzimy, że ten Half-Life ewidentnie ma dużo takich zabezpieczeń przed właśnie glitchowaniem, takim, nie wiem co, oszukiwaniem, znaczy oszukiwaniem, no takim jest to sprytnym przechodzeniu. No dobra, i tak byłby tu potrzebny nasz eyeboard. No to jebiemy.
No dobra, i co tu dalej mamy? No i tu już nic dalej nie mamy. No i lecimy. I tu właśnie będzie moment, nie będę wam spoilerować, oczywiście, to ma bardzo istotny moment naszej podróży wodnej. Yes! Tak, to ja, Gordon Freeman, naukowiec ten. Kurwa, jak on się nazywał? Fizyk jądrowy, który nie odzywa się ani słowem. Ale kurwa, wszyscy go rozumieją. Yo, yo. Poczekaj, tu tak, po pierwsze. Bo ta gościuwa, ja ją znam, ona chce mnie zablokować tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, tu znowu spróbujemy coś zrobić. Co nie? Bo on tymczasem idzie, zobaczmy co on wymyśli. Jak myślicie? On idzie teraz zamontować nam ulepszenie. Gordon Freeman nic nie powiedział, ale on idzie zamontować. Właśnie ten. I właśnie jestem ciekaw, jak on to chce zrobić. Chcę to zobaczyć. Poczekaj, zobaczmy. Co to takiego jest? Mamy dużo beczek, co nie? Aż żal nie skorzystać z nich. W każdym razie ja to robię bardziej, żeby ona się za bardzo nie ten. Nie ruszała. Zostań tu w miejscu, kobieta, bo ona chce mnie zablokować. Ona chce mnie zablokować, jak tam wejdę do środka, co nie? Spróbujmy. Przemknąć się teraz. Tak leciutko. O, cicho. O, i jak jest niewidzialna ściana, widzisz to? Here, take a look at this. This here is the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here, a stone's throw from the apron and nestled in the old hydro plant. But getting there, with that hunter chopper on your ass, next to impossible. Good news is, the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. O, za dużo to mi tu nie powiedziałeś. I po co było te drzwi blokować? Po co ci to było? Ach, co tu można ogólnie ci trochę podemolować ten pokój? Chociaż za bardzo powiem ci, że tutaj gdzie wy śpicie właściwie? Zauważyliście, że oni tutaj nie mają chyba gdzie spać? Co nie? Tyle rzeczy mają, a spać nie ma gdzie? Bez sensu. Tutaj zanim życie też pewnie jest zablokowane przejście, gdybym chciał przeskoczyć, co nie? Na pewno. Spróbujmy. O, proszę. Ach, no jasne, że tak. No nie można po prostu. Dobra. Ale gdzie oni śpią, co nie? Zauważyliście? Nie ma żadnych miejsc do spania. Dramat jakiś. There we are. That gun came off one of the same hunter choppers that you're up against. I always like to bring a little irony to a firefight. Take that chopper down and you should be able to tear on through to Eli's place. Fajnie wam się mówi do mnie z góry, z dołu? Dobra, zobaczmy co oni tu jeszcze mają. Jakieś takie złom mają. Silnik nie mogę podnieść, muszę mieć Gravity Gun, a Gravity Guna jeszcze nie mam. Nie wiem czy wiecie, Gravity Gun, ten słynna broń, która też jest między innymi w Garry's Modzie, to właśnie z Half-Life'a jest, z Half-Life'a dwójki. No, jeszcze niezniszczalny? Dobra. O! Udało mi się, jestem władcą tego miejsca! W każdym razie bardzo miło było ich poznać, niestety... No dobra, i ruszajmy, chyba ja ruszaj, co nie? Dobra, ale właśnie, jeszcze przestudujmy tą mapkę. Ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili znajdujemy się tutaj. To jest nasza ta kryjówka, gdzie zamontowaliśmy, czyli musimy dostać się tutaj. Z tym, że tu jest taki problem, no właśnie, to jest taki problem, że my będziemy... zaraz wam powiem, którędy będziemy płynąć. Będziemy płynąć na pewno tu. Tu będzie zablokowane, tu też będzie zablokowane. Będziemy musieli popłynąć tutaj w górę. I tutaj jakimiś tymi korytarzami, bo ja to pamiętam. Na 100% będziemy płynąć tymi korytarzami i tędy będziemy prawdopodobnie płynąć. Tutaj te przybliżenie, szczerze mówiąc, działa jakby nie działało. I tu będziemy na pewno tu, czyli będziemy taką okrężną drogą płynąć, tak mi się wydaje. Na pewno nie tędy, bo tu jest zablokowane, tu też jest zablokowane. Na pewno tędy płyniemy na ten zbiornik i na tym zbiorniku będzie właśnie słynna walka z helikopterkiem. Tu też na pewno będziemy, ja sobie teraz nie mogę przypomnieć co jest zaraz, no w każdym razie też się trochę będzie popływamy, ale już jesteśmy prawie przy końcówce tego rozdziału. No dobra, to chyba pogadałem, możemy spierdalać stąd. Jeps! Dobra, w tym akcencie, to ja sobie tutaj trochę wyjadę. Mam Heavy Weapons, taki achievement, zamknęli mi już wrota. Dobra, w tym akcencie wydaje mi się, że możemy elegancko zakończyć. Trochę pogadałem, troszkę się powygłupialiśmy. Już wiem jak wygląda ta sytuacja z Lambda.
kryjówkami, ale nie przeszkadza mi to, najwyżej wszystkich nie zdobędziemy. No i elo, elo, zapraszam do następnego odcinka.